Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Deontay Wilder po raz 9 obronił tytuł Mistrza Świata Federacji WBC w wadze ciężkiej. Podczas gali w Nowym Jorku bronz Bomber efektownie znokautował już w pierwszej rundzie Dominika Brizila. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że siła Wildera jest naprawdę porażająca, a zaraz po walce wróciły dyskusje na temat organizacji pojedynku marzeń z Antonym Joszuą. Przed walką słychać było ze strony bokserskich ekspertów głosy, że Brizil jest niedoceniany i że może sprawić Wilderowi problemy. Wszyscy byli jednak zgodni, że ewentualne zwycięstwo 33-latka byłoby wielką sensacją. Brizil to duży i silny zawodnik, ale pewnego poziomu nie jest w stanie przeskoczyć. O Mistrzostwo Świata raz już wcześniej walczył. W czerwcu 2016 roku w siódmej rundzie znokautował go Anthony Joshua. Wielkie problemy sprawił Brizilowi nasz Izu Ogonoch, który rzucił rywala na deski. I był o krok od zwycięstwa przed czasem. Popularny Trouble kiepsko wyglądał też w swojej poprzedniej walce, męcząc się z Carlosem Negronem. Niewątpliwym atutem Brazila jest mocny cios. Kalifornijczyk spośród 20 wygranych walk przed czasem rozstrzygnął 18 i nieraz w karierze potrafił odwracać losy pojedynków, których znajdował się w tarapatach. Tym razem naprzeciw niego stanął jednak prawdziwy potwór. Deontay Wilder to król nokautu, pięściarz wnoszący do ringu momentami zwierzęcą wręcz agresję i obdarzony niesłychanie mocnym ciosem. Ostatnia walka z Tysonem Furym nie poszła do końca po myśli Wildera, Brytyjczyk momentami go ośmieszał, a gdy w 12 rundzie ciężko runął na deski, to w jakiś niewytłumaczalny sposób zdołał wstać przed zakończeniem liczenia. Sędziowie wypunktowali ostatecznie remis, który w opinii zdecydowanej większości ekspertów był krzywdzący dla Fiorego. Taki pojedynek podrażnił ambicje Wildera i było pewne, że w walce z Brizilem będzie szukał on efektownego nokautu. Przed starciem nie brakowało złej krwi. Dwa lata temu pomiędzy Blizzilem i Wilderem doszło do przepychanki w hotelu w Alabamie i od tamtej pory obaj nie ukrywali wzajemnej niechęci. Kilka dni temu mistrz świata po raz kolejny wyraźnie przekroczył jednak granicę dobrego smaku. Wilder powiedział, że wciąż nie ma w rekordzie ciała i zamierza to zmienić. Stwierdził, że boks to sport, w którym można kogoś legalnie zabić i dostać za to pieniądze. Takie słowa są szokujące i absolutnie nieakceptowalne. Mam nadzieję, że odpowiednie organy zajmą się tą sprawą, ale szczerze mówiąc nie spodziewam się wyciągnięcia ciągnięcia wobec Wildera poważniejszych konsekwencji. Abstrahując jednak od słów Wildera trzeba przyznać, że w ringu naprawdę jest brutalny. Na znokautowanie Brizila potrzebował 2 minut i 17 sekund. Pojedynek był krótki, ale i tak bardzo emocjonujący. Po początkowym badaniu terenu mistrz świata zranił rywala i zapędził go pod liny, ale przy okazji sam nadział się na groźną kontrę. Brizil poszedł na wojnę i w ringu było naprawdę gorąco. Po chwili boleśnie odczuł jednak siłę Wildera. Bronze Bomber ustawił sobie przeciwnika lewą ręką, a następnie huknął swoim firmowym, prawym sierpowym. Sam odgłos tego uderzenia był przerażający, a Brizil padł jak rażony piorunem. O dziwo zdołał jeszcze się podnieść przy końcu liczenia, ale absolutnie nie był gotowy do dalszej walki i sędzia słusznie przerwał pojedynek. Do pozytywnego akcentu doszło tuż po walce. Wilder i Brizil uścisnęli się, a mistrz świata mówił już znacznie łagodniej niż przed pojedynkiem. Przed walką padło wiele słów, były między nami animozje, ale teraz to wszystko ze mnie zeszło. Jestem szczęśliwy, że nie spełniłem swoich zapowiedzi i cieszę się, że Brizil może wrócić do swojej rodziny, powiedział Wilder. Pokonany zawodnik stwierdził, że sędzia przerwał walkę za wcześnie, ale tak naprawdę powinien być chyba arbitrowi wdzięczny, bo ten prawdopodobnie oszczędził mu sporo zdrowia. Deontay Wilder przekonuje, że jego celem jest walka z Antonem Joshua o wszystkie pasy mistrza świata wagi ciężkiej. Promujący Brytyjczyka Eddie Hearn również powiedział, że taka walka to obowiązek. Spekuluje się zresztą, że jeśli 1 czerwca Joshua pokona w Nowym Jorku Andiego Ruiza Juniora, to po walce Wilder wejdzie do ringu i stanie z AJ twarzą w twarz. Wszystko wskazuje jednak na to, że na pojedynek marzeń przyjdzie nam jeszcze poczekać. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest podobno taki, że jesienią Wilder zmierzy się w rewanżu z Luisem Ortizem, a następnie wiosną 2020 roku powalczy z Adamem Kownackim. Kibice chcieliby zobaczyć również rewanż z Tysonem Furym, ale i na to w najbliższym czasie się nie zanosi. Diontej Wilder po raz kolejny potwierdził, że z jego siłą musi liczyć się każdy. Dopisał do swojego rekordu czterdziestą pierwszą wygraną i czterdziestą przed czasem. Tytuł mistrza świata WBC obronił po raz dziewiąty. Wilder roztacza wokół siebie aurę grozy i, choć jego słowa bywają skandaliczne, to w ringu po ciosach brąz bombera padają wszyscy. Wiadomo jednak na jaką walkę czeka cały bokserski świat. W sprawie konfrontacji Wildera z Joshua od wielu miesięcy słyszymy wyłącznie puste deklaracje i słowne przepychanki, które niczego nie wnoszą. Tymczasem sytuacja na rynku promotorskim i telewizyjnym tylko nas od takiego pojedynku oddala. Chciałbym wierzyć, że ostatecznie choćby te miliony możliwe do wyjęcia skłonią zainteresowane strony do poszukania kompromisu. Obecnie trudno jednak być w tej kwestii optymistą. W miniony weekend odbyło się też kilka innych ciekawych pojedynków. Zobaczyliśmy w akcji kolejnego króla nokautu, Oje Inoue, który mierzył się w Glasgow z Emanuelem Rodriguezem w półfinale turnieju WBSS w Wadze Koguciej. To miała być dla Japończyka trudna przeprawa, tymczasem znokautował on niepokonanego wcześniej rywala już w drugiej rundzie. Inoue znów udowodnił, że nie bez powodu nosi pseudonim Potwór i można tylko współczuć Nonito Donerowi, który zmierzy się z nim w finale. Podczas tej samej gali odbył się też półfinał turnieju WBSS w kategorii superlekkiej. Josh Taylor pokonał w nim na punkty Iwana Barańczyka i awansował do finału, w którym zmierzy się ze świetnym reżyserem progrę. Warto wspomnieć również o gali w Stevenage. Po wakujący tytuł Mistrza Świata WBO w wadze super sięgnął tam Billy Joe Saunders, który zgodnie z planem wysoko wypunktował szefata i Sufiego. Wcześniej boksujący w kategorii ciężkiej Joe Joyce znokautował w trzeciej rundzie Aleksandra Ustinowa, ale mimo szybkiego rozstrzygnięcia nie zaimponował swoją postawą. Ja na dziś dziękuję wam już za uwagę. Na koniec tradycyjnie zapraszam do odwiedzania strony 13 Runda na Facebooku oraz do śledzenia mojego Twittera, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz mówię, do usłyszenia!